Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Czarne charaktery z przeszłości postanowiły wyjść z cienia i zaatakować nas po raz kolejny, co oznacza, że mamy nowe rozszerzenie pod tytułem właśnie Wyjście z cienia w Hearthstone'ie, a co oznacza, zakończył się także rok kruka, rozpoczyna się rok smoka, co już, jak mówiłem ostatnio, jest dla mnie o tyle ważniejszym wydarzeniem od wyjścia nowego dodatku, że daje większe zmiany w standardzie, bo nie tylko zyskujemy nowy dodatek, co jest całkiem fajne, ale myślę, że większe znaczenie dla pojedynków będzie to, że tracimy trzy dodatki, które moim zdaniem były najmocniejszym zestawem, bo równocześnie traciłem wszystkie questy, wszystkich rycerzy śmierci, których nie ukrywam, będzie mi trochę brakować, ale myślę, że taka odmiana będzie dla Hearthstone'a już w czas najwyższy na taką zmianę. I oprócz tego tracimy całkiem sporo bardzo przydatnych kart. Myślę, że najbliższe dni uświadomią nam, jak dobre były te trzy pakiety. A tymczasem mamy nowe rozszerzenie, więc dzisiaj, widzicie, zebrałem sobie trochę złota. Zakupimy nowe paczki, zobaczymy, co w nich na nas czeka. Ale najpierw warto przywitać nowy rok, czyli rok smoka. Dokładnie. To jest coś, co widzimy już po raz bodajże czwarty. Był rok krakena, był rok mamuta, był rok kruka, teraz mamy rok smoka. Dlatego też zakończmy przygodę z krukiem i przywitajmy smoka. Dobra, mamy rok smoka. Przy okazji widzimy, że kolejny rok to jest jakiegoś raptora. Rok smoka. Karty, których możesz używać w formacie standardowym, zmieniają się co rok. Korzystać można jedynie z kart podstawowych, klasycznych oraz kart z dwóch ostatnich dodatków. Następujące zestawy przeszły do dziczy. Podróż do wnętrza Ungoro, czyli wszystkie questy, rycerze Mroźnego Tronu, czyli wszyscy rycerze śmierci oraz koboldy i katakumby, czyli wszystkie klasowe bronie. Niektóre klasyczne karty poszły do dziczy i nie można nimi grać w formacie standardowym. Strażnik Zagłady, naturalizacja, niestety. Boska Łaska, która w końcu po tylu latach odeszła. Każdy już tak długo mówił, że ta karta powinna odejść. W końcu się jej pozbyliśmy. Gen i Baku, czyli dodatkowo poza utratą Rycerzy Śmierci, broni klasowych i questów tracimy także mechanikę od i event decków. To tak już przy okazji. No oczywiście razem z nimi odchodzą wszystkie karty bazujące na tej mechanice. I zyskujemy 9960 pyłu za złote karty, które właśnie... Za karty, które właśnie do owego stan... Które właśnie do Hali Sław przechodzą. Będzie zawsze na nowe karty, w razie czego. No dobra, jak widzimy, żadna z moich talii w tym momencie nie jest... nie nadaje się do pojedynków standardowych, ale jak widzimy, mamy questa na zagranie właśnie 25 walk w trybie pojedynku. Jak widzimy, nagroda to jest paczka z nowego dodatku oraz paczka z Witchwooda, ale tym na razie się dzisiaj nie zajmiemy. Tak jak wam obiecałem, dzisiaj zajmiemy się openingiem, czyli zobaczymy, jakie karty przyniesie mi nowy dodatek. Z racji tego, że z tego co wiem, wchodzi nowa przygoda, nowe wyzwanie dla jednego gracza, które niestety tym razem będziemy musieli zakupić. To myślę, że nie wydam wszystkie, całego golda, jaki mamy, się sobie z 2000 zostawimy. Dlatego też zakupimy sobie, myślę, 65 paczek. Będzie to taka optymalna wartość, która myślę przyniesie mi sporo legend. Chociaż w sumie, albo wiecie, dobrze, tak jak powiedziałem, myślę, że 65. Zostawimy sobie te 2000 golda, żeby w razie czego na przygodę było, bo nie wiem, ile ona kosztuje. Z tego co kojarzę, poprzednie przygody, które były płatne, było 500 golda za skrzydło, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tak na 4 skrzydła w razie czego będzie. No dobra, mamy paczki kupione. Mamy paczek 66, prawie 666, diabelska liczba. Jedną paczkę dodatkową mamy z zakarczoną bójkę z poprzedniego tygodnia. Tak, jak wiemy, jak wchodzi nowy dodatek i w ogóle otwieramy pierwszy raz paczki z danego dodatku, to w pierwszych 10 pakietach mamy gwarantowaną legendę. Kolejna legenda jest gwarantowana co 40 paczek, więc w teorii z tych paczek mamy tylko dwie legendy gwarantowane, jednak liczę na to, że będzie ich trochę więcej. Dlatego też, tak jak obiecałem, dzisiaj zaczynamy opening i zobaczymy, jakimi kartami uzupełnimy naszą cudowną kolekcję. Tak, legendy w tym dodatku za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie, przyzwij losową bestię o koszcie 3. Tak, legendy w tym dodatku są bardzo dziwne, bo ciężko stwierdzić, które z nich będą mega mocne, które z nich będą wręcz przeciwnie.
No ale myślę, że tak jak co dodatek, to się okaże w praktyce. Jak widzimy, druga paczka, od razu mamy legendę. Więc początek bardzo fajny. Daj stronnikowi opis, zadaj również obrażenia stronnikom znajdującym się obok tego ataku. Obok celu ataku. Dobra, i pierwsza legenda w sumie z drugiej paczki. Tak co druga paczka legenda, nie mam nic przeciwko. Zobaczmy, kim ona jest. Pierwszą legendą jest Betruk, pan spaczenia. Za każdym razem, gdy dobiera stronnika, przyzwij jego kopię ze zrywem, która ginie na koniec tury. Czyli mamy legendę dla czarnoksiężnika. Być może będzie dobra, któż to wie. Zobaczmy, co tam nas dalej czeka. Oczywiście nie będę narzekał, jeżeli będą nam się pojawiały legendy częściej niż 140 paczek. Tak, intrygi to jest nowy rodzaj kart. Karty, które trzymamy w dłoni i co turę stają się mocniejsze. Czyli tak naprawdę może nie są na początku jakieś fajne, nie chcemy je trzymać od początku gry, ale jednak im wcześniej w dłoni będziemy mieli, tym będą lepsze w późniejszych etapach pojedynku. Kolejną nową mechaniką jest dwuczar, czyli karta, której możemy użyć dwa razy. Po rzuceniu jej po raz pierwszy dostajemy kopię tej karty bez efektu dwuczar do ręki, czyli możemy jej za chwilę użyć po raz kolejny. Myślę, że na przykład ta karta może być dobra na agro druida. Ja mam jednak nadzieję, że... Tak, wiem, jestem monotematyczny, mówię to co dodatek, ale mam nadzieję, że jednak agro deki nie będą dominowały, bo jednak nie ukrywam, że chciałbym, żeby te pojedynki trwały trochę dłużej. Zew przygody, dobierz stronnika o najmniejszym koście, daj mu plus 2, plus 2. Kolejna niestety taka bardziej skłaniająca się ku agro dekom karta. Tak, a propos talii kontrolnych, to wydaje mi się, że każdy kolejny dodatek sprawia, że gry na Wildzie z kolei będą coraz, że tak powiem, trudniejsze do wytrzymania psychicznego. Big Priest będzie coraz mocniejszy. Z drugiej jednak strony otrzymujemy teraz wersję brudnego szczura na zaklęcia, czyli kartę, która zmusza przeciwnika do użycia losowego zaklęcia z dłoni, więc może to w jakiś sposób osłabi jakieś combo deki albo jakichś dziwnych Big Priestów. A no w sumie oprócz tego, o czym powiedziałem, tracimy jeszcze równocześnie wszystkie kamienie mocy. Więc kolejna strata. Chociaż strata, nie strata. Tak jak mówię, odświeżenie mety jest zawsze bardzo fajne, więc myślę, że w praktyce bardzo szybko ludzie się przyzwyczają do tego, że tych kart po prostu nie ma. Kolejna rzadka karta dla nas. Otrzymuje plus jeden i zryw, jeśli masz w ręce kartę innej klasy. I pierwszy epik. W sumie coś epików mało. Pierwsza epicka karta, jaka się trafiła, to Czachotłuk. Gdy zaatakuje i zabije stronnika, może zaatakować ponownie. Szkoda, że to nie ma taunta. W sumie to tak bardziej mi do taunta pasuje. Ma dość mało punktów ataku, żeby ten efekt był często używalny. Chociaż w sumie na jakieś agrodeki, czemu nie? I kolejna rzadka karta, czyli Vendetta. Zadaj 4 punkty obrażeń stronnikowi, kosztuje 0, jeśli masz w ręce kartę innej klasy. Bardzo podobne do dwóch innych kart, które już mamy w grze, bodajże dla maga oraz dla łowcy. Dobra, patrzmy co tam dalej. Póki co wam powiem, że o tyle o ile poprzedni dodatek Rafama jak otwieraliśmy, o tyle było tych legend całkiem sporo, o tyle dzisiaj początek mamy taki, że tak powiem średni. Większość tych paczek to jest jednak standardowe paczki z jedną kartą. Zapełni planszę obu graczy chochlikami. W sumie to też by była dobra kontra na Big Priesta. Zamiast dużych stworów by dostawał małe chochliki jeden na jeden. Dobra, znowu mamy rzadką i znowu mamy epicką. Tym razem rzadka jest przyzwitego stronnika ponownie, jeśli ma 4 lub więcej ataku. To jest podobne do tej karty legendy, która wraca do ręki, jeżeli ma 4 lub więcej ataku. I epicką kartą jest tym razem mikstura wiedźmy, przywróć 4 punktów zdrowia, można powtórzyć w tej turze. Tak, ja rozumiem, że echo jest to słowo klucz Witchwooda, jednak w sumie jak już wprowadzili echo, to mogli się trzymać tego cały czas i po prostu mogli tą kartę napisać, przywróć 4 punkty zdrowia z efektem echo po prostu, no ale... Cóż... Myślę, że to nie jest dobry pomysł z ich strony, bo tak naprawdę co, teraz będą co dodatek wymyślać nowe słowa klucze, których nie będą używać w innych dodatkach? Trochę to dziwne. No ale cóż tam mogę powiedzieć? Błysko. Błyskolotek. Tak i w sumie. Dodatkowe losowe zaklęcie dla łowcy. Losowe karty mają to do siebie, że mogą wygrać grę, a mogą tak naprawdę dać nam coś, czego w ogóle nie potrzebujemy. Prowokacja, agonia, zniszcz losowego wrogiego stronnika, czyli taka...
Wersja obsydianowej statuły w trochę mniejszej wersji, bo bez kradzieży życia i z trochę mniejszymi statami, ale też w sumie tańsza. Dobra, co tam dalej mamy? Kolejna rzadka karta, którą jest dwuczar. Przyzwij 5 drzewców, 2 na 2. I niespokojna dusza. W sumie ta karta mnie trochę przeraża. Bo jak wiadomo, swojego czasu w Hearthstone'ie nawet w sumie całkiem grywalny był Silence Priest. A w momencie, w którym pojawia się jeszcze karta, która nie tylko silencuje stwory, ale też przyzywa ich kopie, to może się okazać, że Silence Priest będzie, że tak powiem, niewygodnym przeciwnikiem. No, mamy złotą rzadką po raz pierwszy, czyli w sumie taka bardziej przyjemna paczka. Nie możesz atakować, jeśli nie masz obrażeń zaklęć, czyli w sumie kolejny fajny target do silensowania Priestem. Trzymany 5 na 6, którego jeszcze możemy sobie skopiować. Czemu nie? Dobra, co mamy dalej? Znowu tylko jedna rzadka, niestety. Daj twoim losowym przyjaznym stronnikom. Dwóm. Daj dwóm losowym przyjaznym stronnikom plus 2, plus 2. Też w sumie te karty dla czarnoksiężnika trochę sugerują takie bardziej kierowanie się w stronę takiego bardziej zoo warlocka. A to jednak jest bardziej agresywna talia. Jak wiecie, ja agrodeku fanem nie jestem. Tak, mutacja, taki trochę evolve na jedną kartę. Myślę, że nie jest to zbyt mocne. Chociaż w sumie w momencie, w którym straciliśmy wcześniej evolva, a teraz trala, tak naprawdę to jest jedyna teraz karta, możliwość zrobienia ewolucji. I kolejną epicką kartą jest, a to w sumie już mieliśmy. Szkoda, że dopiero trzecie chyba epicka i od razu mamy powtórkę. Dobra, patrzymy, co tam się trafiło dalej. Dobra, kolejna epicka karta. Takie paczki są spoko. Nakręcony goblin, wtasuj bombę do talii przeciwnika, jeśli zostanie dobrana, eksploduje i zadaje 5 punktów obrażeń. To jest w sumie już mechanika, którą znamy. Już bomba się pojawiła, bo jest wcześniej jedna karta, która taką bombę wtasowywała. A epicką kartą jest olbrzymi chochli. Gdy masz tę kartę w ręce, kosztuje jeden mniej za każdym razem, gdy zginie przyjazny demon. Mechanika trochę podobna do tych gigantów. Jeden gigant kosztuje mniej za stronników, których masz na stole. Inny za liczbę kart w dłoni. A tutaj mamy za liczbę stworów, które zginęły. Zamaszyste uderzenie. Tak, to już widzieliśmy. Jeszcze 44. No nie ukrywam, że fajnie było tak z 2-3 legendy jeszcze dostać. O, a to jest na przykład bardzo fajna paczka. Co prawda nie ma żadnej legendy, ale jest złota zwykła. Dwie karty epickie, dwie karty rzadkie. Więc jest całkiem sympatycznie. Co nie zmienia faktu, że przydałaby się już jakaś legenda. Intryga trzęsi brzucha. Ta karta będzie straszna na wildzie, na mil rogu. Więc, tak jak mówię, wild i nowe możliwości, które się na tym trybie pojawiły, mnie trochę przerażają. Tkaczka życia, za każdym razem, gdy przywracasz zdrowie, dodaj losowe zaklęcie druida do twojej ręki. Być może pojawi się jakiś spell druid, ciężko powiedzieć. Myślę, że tak jak mówię, w praktyce to się wszystko okaże, które karty będą grane, które wręcz przeciwnie. A tymczasem mamy kolejną legendę. Najpierw zobaczmy, jaka nam się trafiła rzadka karta. Zagraj losowy sekret Paladyna. Jak widzimy, może możliwe to dwa razy. I tym razem legendarem jest Nozari. Okrzyk bojowy, przywróć obu bohaterów do pełni zdrowia, czyli w sumie takie drzewo życia, które kosztuje 1 many więcej, ale jeszcze dodatkowo daje nam smoka 4 na 12. Problem z tą kartą jest taki, że tak naprawdę jeżeli gramy przeciwko agrodekom i dożyjemy do 10 tury, to w praktyce najczęściej tak już wygraliśmy. A tak naprawdę do 10 tury tak naprawdę ciężko dożyć, więc powiem ty, więc combo deki w nosie mają to, czy mają pełne życie, czy nie. Bo to są deki OTK, z kolei agron, tak mówię, przed 10 nas raczej zabijają. Więc myślę, że ta karta jest trochę za droga, żeby była dobrą kontrą na agro deki. Bo jednak Reno był o tyle fajniejszy, że kosztował tylko 6 many, więc dużo wcześniej mogliśmy go użyć. A też często było tak, że mimo tego, że go użyliśmy w kolejnej turze, ginęliśmy albo w ogóle zanim byliśmy w stanie go użyć. I kolejny epik, 9 żyć, odkryj przyjaznego stronnika z agonią, który zginął w tej grze. Aktywuje jego agonię. Całkiem sympatycznie. Mało tego, że dostajemy kartę do ręki, to jeszcze od razu jej agonię aktywujemy. Na przykład na jakąś Sylvanas, która niestety wypadła ze standardu. Którą będziemy widzieli w wildzie. Tak, tutaj jest bardzo dużo możliwości
ciężkich zagrań na Wilda. Dobra, kolejna rzadka karta, po raz kolejny śluzożłob. Dodaj sługusa do twojej ręki, przeciążenie 1, okej. Tak, w ogóle teraz jest też nowa mechanika, że jest kilka kart, które dodają nam sługusów do ręki. Sługusy to są stronnicy 1x1 z jakimś fajnym efektem. Złota rzadka kart, to już widzieliśmy. Mniejsza wersja obsydianowej statuły. Kurczę, ale powiem wam, że z tymi legendami to w tym dodatku bida. Poprzednim było całkiem nieźle, a w tym jest bida. Plus jest taki, że mamy sporo magicznego poolu, więc jeżeli się okaże, że któraś z legend jest mi niezbędna do stworzenia nowego deku, to będę w sumie bardzo łatwo mógł je stworzyć. I epicką kartą kolejną jest Intryga Lazul. Zmniejsz atak wrogiego stronnika o 1 do twojej następnej tury. Ulepszy się w każdej turze. Czyli przypuszczam, że w każdej kolejnej turze będzie obniżać atak o kolejny punkt. Swoją drogą kolejna karta Intrygi, którą chcemy jak najdłużej trzymać w dłoni. Tak, to mnie trochę przeraża, bo to jest tak naprawdę wersja kamienia, którego traci Priest, już tak naprawdę ulepszonego kamienia, co prawda otrzymany droższe. No ale jakie to ma znaczenie w momencie, w którym tak naprawdę może za pomocą tego przyzwać sobie żywiołaka, który obniża koszty zaklęć, Velena, Maligosa i nas zabić tak czy siak w jednej turze zaklęciami. Więc to jest, myślę, dość niebezpieczna karta. No tak jak mówię, teraz z tego typu zagrania możemy bardzo fajnie skontrować tą kartą, która sprawia, że przeciw... O, a to mamy tak jakby... To mamy tak jakby nową wersję Brudnego Szczura. Szkoda tylko, że okrzyk bojowy przyzywa stronnika stali, a nie stronnika z ręki. Myślę, że przyzywanie stronnika z ręki jest fajniejszą kontrą niż przyzywanie stronnika stali. Dobra, sprawdzamy. O, dwie epickie. Oj, rzadka. To jest na przykład bardzo fajna paczka. Pierwsza epicka karta, którą jest Trzęsi Kilof. Cofnij losowego przyjaznego stronnika do twojej ręki. Kosztuje 2 mniej. To w sumie jest fajne na stronników, którzy mają fajne okrzyki bojowe. I kolejna epicka karta. 9 żyć, którą już wcześniej widzieliśmy. Wydaje mi się, że Spell Hunter może być dobry w tej walce, w tym dodatku. Bo w sumie on dostał całkiem sporo fajnych zaklęć. No ale tak jak mówię, zanim nie pogramy na standardzie, zanim nie ten powiedzmy pierwszy tydzień. O, kolejna legenda, bardzo fajnie, już mamy 3, czyli więcej niż gwarantowane. Tym razem naszą kolejną legendą numer 3 jest... Madame Lazul, okrzyk bojowy, odkryj kopię karty z ręki przeciwnika. Myślę, że ta karta jest przez wiele osób niedoceniana, bo tak naprawdę, no co, to jest twór 3/2, która odkrywa kartę przeciwnika, no i to jest takie legendarne. Tylko, że trzeba mieć także na uwadze to, że dzięki tej karcie poznajemy 3 karty z ręki przeciwnika. Więc jeżeli ma tylko 3 karty w dłoni, to tak naprawdę znamy całą jego rękę. Więc nie tylko daje nam kartę, ale także daje nam wiedzę. Co w wielu sytuacjach może okazać się być mega przydatne. Dobra. Jeszcze 28, więc myślę, że szansa na legendę jest całkiem realna. Aczkolwiek nie teraz. No, tak jak mówię, nie mam pojęcia, które legendy się okażą fajne. Więc tak naprawdę nawet nie wiem, którą legendę w tym momencie bym chciał. Myślę, że najlepiej jakąś dla Łotra, Łowcy albo... Druida. Bo jednak chciałbym przede wszystkim tymi trzema klasami pograć, bo jeszcze nie mam ich wbitych na złote. O, i znowu bardzo fajna paczka, dwie epickie. Pierwszą epicką kartą jest Wielki Zły Arcymag. Na koniec twojej tury przyzwij losowego stronnika o koście 6. Bardzo fajne, że jest to efekt na koniec twojej tury, na przykład. Natomiast mniej fajne jest to, że jest trochę drogi. I kolejna epicka karta, czyli Wirująca Nawałnica. Twoi stronnicy z Furią Wichru mają mega furię wichru, czyli mogą zaatakować 4 razy, a nie 2. I mamy kolejną epicką kartę. I przy okazji złotą zwykłą. Wirująca nawałnica po raz drugi. Dobra. Sprawdzamy, co tam dalej nas w paczkach czeka. W sumie taka standardowa.
Tak, oczywiście pewne jak co dodatek będziemy mieli masakrycznie dużo duplikatów. Niemniej jednak, z racji tego, że jak widzieliście, mam dość sporo pyłu, to na razie tych duplikatów nie będę odczarowywał, bo kto wie, może któraś z kart okaże się być tak OP, że ją od razu znerfią. Jak wiadomo, kreatywność graczy w Hearthstone'a nie zna granic i zaraz mogą odkryć coś, czego Blizzard w sumie nie przewidział. Może się okazać, że któraś z tych talii będzie tak przegięta, że trzeba będzie jak najszybciej coś z nią zrobić. Bo co prawda Blizzard nie ma w Hearthstone'ie zwyczaju szybko coś naprawiać, ale jednak jeżeli jakiś deck okaże się mega overpowered, to myślę szybko zrobią z nim porządek. Dobra, jeszcze 19. Więc liczymy jeszcze... O, akurat mi się epicka od razu otworzyła. Po raz trzeci ta sama. Kolejna bardzo fajna paczka. Dwie rzadkie i epicka. Ale dajcie mi jeszcze z jedną legendę chociaż. Znaczy, fajnie by było dostać z dwie, ale... Jedną nie pogardzę. Nie będę aż taki chciwy. Okej. Jeszcze 16. Więc myślę... Jeszcze coś się powinno trafić. Okej. Co mamy dalej? No, szału nie ma. Teraz szczęśliwa trzynastka. Nie tym razem. Dobra, w sumie już jesteśmy blisko końca. To nie krężę mi się nawet klikanie, znudziło już nawet spacją zacząłem je otwierać. Okej, okay. Zbieramy wskrzeszenie po raz kolejny. Odnoszę wrażenie, że strasznie dużo mi się trafiło tych kart, które ożywiają stronnika i go wyciszają. Chociaż być może po prostu to tak mi się tylko wydaje, bo zwracam strasznie na nią uwagę. I kolejną epicką kartą jest Intryga Lazul, którą już wcześniej widzieliśmy. Dla kapłana. W sumie tak fajnie było obniżyć punkty życia jakiegoś mocnemu stronnikowi i przyjąć go kabalistką cieni. Aczkolwiek nie wiem, czy dla tak dość w sumie słabej karty i bardzo sytuacyjnej znajdzie się miejsce wśród... No nie da się ukryć, nie da się ukryć tylko 30 kart w talii. Okej. Okay. Jeszcze 8. Jakiś legendar, coś, Teges? Teges, szmeges? O! I mamy, dobra, mamy jeszcze jednego legendara, więc w sumie myślę, że 4 legendy na 60 paczek to jest całkiem nieźle. Wychodzi tak 1 na 15, więc jest całkiem spoko. Tymczasem naszą czwartą legendą jest... Devastotron. Agonia, przyzwij mecha z twojej ręki, aktywuje jego agonię. No... Sporo mechów jest jednak w dodatku gobliny kontra gnomy. Więc to jest akurat trochę taki minus. No ale któż, kto wie... Tak jak mówię, nie mam zdania co do legend z tego dodatku, bo one wszystkie są strasznie sytuacyjne. Mogą się okazać, że będą wszystkie bardzo słabe, wszystkie mega mocne, albo okaże się, że jedna będzie dużym zaskoczeniem i będzie mega overpowered. Magiczny dywan, gdy zagrasz stronnika o koszcie 1, daj mu plus 1 do ataku oraz zryw. W sumie taka trochę znowu karta na agrodeki bardziej. Na szczęście Paladyn stracił boską łaskę. Bo myślę, że z tą kartą mógłby być trochę za mocny, patrząc na to, jakie karty w tym dodatku dostajemy. A, spaliłem! Nie spodziewałem się tego. Dobra, mamy kolejną legendę. Tutaj był taki falstart z mojej strony. Kolejną legendą jest Trzęsibrzuch, król kradziejów. Okrzyk bojowy, wybierz fantastyczny skarb, jeśli kontrolujesz Sugusa. Fantastyczne skarby to są dokładnie te karty, które nam dawał swojego czasu... kurczę, jak on się nazywa?
Ta legenda z koboldów, która przyzywała skarb przeciwnikowi, to są właśnie te fantastyczne skarby, więc fajnie, że one wróciły. Jak widzimy, wróciły dla Łotra. Myślę, że jeżeli ta karta okaże się być mega dobra, to sobie właśnie Łotrem pogramy. Z tego względu, że jest to klasa, którą gram najrzadziej. Nawet nie wiem, czy mam z 50 wygranych na rankingu Łotrem. Nawet nie wiem, czy mam w ogóle 60 level Łotrem wbity. To jest w sumie jedyna klasa, którą praktycznie w Hearthstone'a nie grywałem. No i ostatnia paczka. Może nas zaskoczy i dostaniemy jeszcze jedną legendę, tak na miłe zakończenie. Chociaż muszę przyznać, że ta piąta i tak była dla mnie sporym zaskoczeniem. O! Okej! Okay. Ja tylko tak powiedziałem. Nie no, powiem wam, zakończenie mamy całkiem niezłe. Początek nie sugerował, że będzie tak spoko, ale mam ostatnią paczkę i... Okej! No to, Khadgarze, się pojawiłeś nieźle na zakończenie. Khadgar, twoje karty przyzywające stronników przyzywają ich dwa razy więcej. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to aspekt, właśnie nie aspekt, tylko Loa, maga, który przyzywa Ragnarosa. Nie, no, powiem wam, że złota legenda to już jest coś. Więc zakończenie całkiem fajne. No, powiem wam, że o tyle, o ile po piątej legendzie powiedziałem, że dostaliśmy. Wynik jest lepszy niż się spodziewałem. O tyle po złotym Khadgarze na zakończenie. No, powiem wam, jest grubo. Jestem zadowolony bardzo z tego, co nam się dużo udało otworzyć. Oczywiście tutaj znowu będzie do przeklikiwania tych kart w cholerę. Więc tutaj kolekcja, myślę, uzupełniona. Wiecie co? Zrobimy sobie tak. Weźmiemy wyjście z cienia. Zobaczymy, ile nam brakuje. No, oczywiście tutaj przeważnie legend nam będzie brakować. No, ale myślę, że większość kolekcji i tak udało nam się uzbierać. Jeżeli czegoś nam będzie brakować. Tak, nie mam Khadgara zwykłego, mam złotego. Jeżeli czegoś nam będzie brakować do skompletowania talii, którą będę chciał pograć. Oczywiście ja, jak to ja, na 90% skupię się bardziej na kontrolnych dekach. Miejmy nadzieję, że jakiś dobry kontrolny powstanie. To właśnie, jeżeli nam jakieś karty będzie brakować, to sobie uzupełnię moją kolekcję. I myślę, w kolejnym odcinku już zaczniemy przygodę z nowymi taliami. Myślę, że w weekend będę miał trochę czasu, żeby usiąść. Myślę, że do tej pory już się wyklaruje trochę meta i będziemy wiedzieć, czym tutaj w Hearthstone'a właśnie sobie popogrywać. A wy oczywiście możecie się dzielić tym, jak tam wyglądały wasze openingi, czy mieliście równie dużo szczęścia co ja. Jak widać, głupi to ma zawsze szczęście. I o tyle, o ile w poprzednich dodatkach raczej miałem w zwyczaju narzekać na to, jaki był efekt, o tyle tutaj myślę, że raczej nie mam co narzekać. I powinienem być zadowolony z wyniku. No dobra, myślę, że jeżeli chodzi o opening, to było tyle. W kolejnym odcinku. O, możemy jeszcze 1600 pyłu dodatkowego zdobyć. Nie, myślę, że 10 tysięcy raczej mi starczy, żeby uzupełnić talię, którą będę chciał pograć. Dobra, ale jeżeli chodzi o dzisiejszy opening, to było tyle. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, wrócimy już do zwykłych pojedynków. Zobaczymy, jak nowe karty sprawdzają się w praktyce i miejmy nadzieję, że znajdziemy jakąś sympatyczną talię w moim stylu. Mimo że straciliśmy moich ukochanych rycerzy śmierci, to myślę, nie będę za bardzo ubolewał za ich stratą. No ale tak jak mówiłem, na dzisiaj to by było tyle. Możecie się w komentarzach dzielić, czy mieliście sporo szczęścia, czy wręcz przeciwnie, czy macie ochotę zabić twórców gry. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!